Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport. Dzień dobry, Natalia Gackowska. Dziś mamy 6 dzień grudnia. Imieniny obchodzą Mikołaj i Agata. Zapraszam Państwa na wiadomości dnia. Dziś rano na uczniów kutnowskich szkół czekała niecodzienna niespodzianka. Przed szkołami pojawili się funkcjonariusze policji w asyście świętego Mikołaja. Z okazji Mikołaja kutnowska policja w ramach akcji profilaktycznej rozdała uczniom szkoły podstawowej nr 9 elementy odblaskowe. Wraz z funkcjonariuszami pojawił się święty Mikołaj, który obdarował dzieci słodkościami. Proszę bardzo. Mikołaj ma dla Ciebie słodki upominek, ale nie tylko Mikołaj ma drobne prezenty, bo tutaj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego dbają o to, żeby było bezpiecznie. Żebyś była widoczna, dlatego w dniu dzisiejszym dodatkowy prezent, element odblaskowy. W dniu dzisiejszym kutnowska policja organizuje akcję Policyjne Mikołajki. Jesteśmy dzisiaj wraz z funkcjonariuszami policji przed szkołami i dla najmłodszych rozdajemy elementy odblaskowe. Jest z nami specjalny gość, czyli święty Mikołaj, który również rozdaje najmłodszym słodkości. Jest to akcja, która ma na celu przede wszystkim popularyzowanie zasad bezpieczeństwa. Przypominamy najmłodszym o tym, jak należy przechodzić przez przejście dla pieszych. Przypominamy o tym, że w porze, zwłaszcza teraz takiej jesienno-zimowej, te noszenie elementów odblaskowych jest bardzo ważne. Dlatego też właśnie jako taki mały upominek każda osoba, która nie boi się, podejdzie do Mikołaja, otrzyma element odblaskowy oraz słodkie upominki. Dla wiadomości dnia Natalia Gackowska. Wolontariusze Szlachetnej Paczki Rejonu Kutnowskiego mają pewność. Wszystkie rodziny naszego regionu zakwalifikowane do projektu otrzymają świąteczny prezent. Wszystkie rodziny z powiatu kutnowskiego zarejestrowane w bazie Szlachetnej Paczki znalazły już swoich darczyńców. W weekend 8 i 9 grudnia odbędzie się wielki finał akcji. Jednak do magazynu, który znajduje się w pierwszym liceum ogólnokształcącym, spływają już pierwsze prezenty. W najbliższy weekend wolontariusze dostarczą paczki przekazane przez darczyńców do potrzebujących. Pośród zarejestrowanych osób znalazły się zarówno rodziny wielodzietne, jak i osoby starsze czy też samotne. Dary przekazane przez działaczy Szlachetnej Paczki odpowiadają indywidualnym potrzebom rodziny, do której trafią. Na liście prezentów, o których marzyli potrzebujący, znalazły się ubrania, sprzęty AGD, żywność, środki czystości i inne artykuły pierwszej potrzeby. Patronat nad akcją objęły Urząd Miasta Kutno oraz Starostwo Powiatowe. Do tej pory w naszym powiecie tutaj kutnowskim darczyńcy zawsze dopisali. Są to wspaniali ludzie, którzy potrafią się dzielić i żadna rodzina z naszego powiatu nigdy nie została bez pomocy. Dla wiadomości dnia Natalia Gackowska. Już niedługo na scenie Kutnowskiego Domu Kultury będziemy mogli obejrzeć spektakl Królewna Śnieżka w wykonaniu wybitnych artystów. 13 grudnia na scenie Kutnowskiego Domu Kultury odbędzie się spektakl baletowy Królewna Śnieżka w wykonaniu artystów iluminarzy Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu razem z Międzynarodowym Teatrem Baletu. To niezwykła, wzruszająca opowieść. Ludowa baśń niemiecka na podstawie baśni braci Grimm, której przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Aby obejrzeć spektakl, trzeba zarezerwować 2 godziny. Bilety na to wydarzenie w cenie 70 zł dla dorosłych oraz 40 zł dla dzieci do lat 12 można kupować w kasie Kutnowskiego Domu Kultury, Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie oraz online. Już w najbliższy weekend finał akcji Moto Mikołaje 2018. Kutnowscy motocykliści zapraszają na plac Piłsudskiego. Już w najbliższy weekend odbędzie się finał akcji charytatywnej organizowanej przez kutnowskich motocyklistów pod nazwą Moto Mikołaje 2018. 8 grudnia na Placu Piłsudskiego, ulicy Królewskiej oraz w innych punktach miasta przewidziano wiele atrakcji nie tylko dla najmłodszych. Będziemy mogli podziwiać wystawę motocykli członków grupy Kutnowscy Motocykliści oraz wystawę aut klasycznych i ciężarówek. Odbędzie się kwesta i zbiórka środków trwałych na kutnowskich ulicach. Dzieci będą mogły zobaczyć pokaz wody,
wozu i umiejętności strażackich. Ogniści kuglarze z grupy Dragon Fire Show dadzą pokaz tańca z ogniem. Będziemy mogli oglądać również pokaz sztuk walki. Sponsorzy akcji przygotują wystawy. Odbędą się również konkursy z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci. Dla zgromadzonych przewidziano darmowe słodki i gorący poczęstunek. Na najmłodszych uczestników finału będą czekały prezenty, cukierki i wata cukrowa. Osoby dorosłe będą miały okazję zarejestrować się w bazie dawców szpiku DKMS oraz oddać krew w punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W niedzielę 9 grudnia odbędzie się kwesta pod kutnowskimi kościołami. Zapraszamy wszystkich, kto jeszcze nie był, także może nas wesprzeć również 8 grudnia, wrzucając 500 puszki. Jaki jest cel tej akcji? Komu chcecie pomagać? Pomagamy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie z stowarzyszenia Jesteśmy dla Was. To stowarzyszenie jakby zrzesza te dzieci, które są najbardziej pokrzywdzone, także to właśnie dla nich organizujemy całą akcję. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska. Kolejna sesja Rady Powiatu za nami. Jednym z kluczowych punktów obrad był wybór skarbnika. Sylwia Szałkowska została nowym skarbnikiem powiatu kutnowskiego. Zastąpiła ona na tym stanowisku Piotra Łaszewskiego, który złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Prawdą jest, iż rozwiązałem stosunek pracy, a pracodawca zgodnie z prawem zwolnił mnie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Decyzja moja podyktowana została względami osobistymi, a także etycznymi i światopoglądowymi. Sesja w dniu 21 listopada, w której uczestniczyłem jako widz, potwierdziła moje przypuszczenia do przyszłej roli skarbnika, niekoniecznie jako organu doradczego współpracującego ze starostą, lecz jako osoby, którą się stawia przed faktami dokonanymi. Przykładem będzie fakt, że nikt nie zapytał mnie jako urzędującego skarbnika, czy w budżecie na 2018 rok są zabezpieczone środki na wynagrodzenie dodatkowego, etatowego członka zarządu. A przecież zgodnie ze statutem uchwały Rady Powiatu dotyczących zobowiązań finansowych winny wskazywać źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Proszę nie szukać winy czegoś lub kogoś, tylko we współpracy z nowo powołanym skarbnikiem stworzyć własny budżet na 2019 rok i wziąć za niego odpowiedzialność. Jestem zbyt doświadczonym samorządowcem, żeby nie wiedzieć, jaką rolę odgrywa polityka w obsadzaniu stanowisk i bieżącym funkcjonowaniu urzędów. Cechuje mnie konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków i powierzonych zadań. Praca na stanowisku skarbnika będzie dla mnie dużym wyzwaniem. Sposobnością zdobycia dodatkowego, nowego doświadczenia zawodowego oraz możliwością realizacji planów zawodowych. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejne wydanie Wiadomości Dnia jutro o tej samej porze. Teraz zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie umiarkowane w całym regionie. Temperatura minus 2 stopnie w Kutnie, 2 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. W dzień zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. Temperatura 9 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 995 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. Temperatura 6 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 986 hektopaskali.